Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich was, którzy zgromadziliście się tak serdecznie w ten upalny, pierwszy, galeriohandlowy, wspaniały, słoneczny weekend. I witamy w kolejnym odcinku Klub Komediowy TV. I też ja państwa przepraszam, że trochę zafrasowany, że z może nieco bardziej marsową miną. Może nie tak wesoły, może nie tak promienisty jak zawsze, może nie taka iskierka zarażająca energią, ale przyznam, że ten nasz czwarty jubileuszowy, bo to już czwarty odcinek, jest dla mnie w pewnym sensie też trudny. Po poprzednich trzech pojawiły się głosy, że materiał jest ciekawy, że państwu się podobają te wcześniej przygotowane rzeczy i że aktorzy dobrze i że napisy bardzo fajne, animacje, plansze ciekawe, muzyka, dżingle, wszystko się podobało w miarę, tak z grubsza też w ramach naszych zasięgów, a wiadomo, internet jest przepastny, państwo możecie odnaleźć sobie inne rozrywki, więc dla nas to niezwykle miłe, że akurat do nas. Ale też pojawiły się głosy, jakoby prowadzenie nie było najlepsze, że ja słucham takich uwag zawsze z ciekawością, że prowadzący, że śmieszniej było, że to jest jednak nie to, że na scenie, że luźniej wypadałem, że się spinam przed kamerą, że to jednak widać, brak wykształcenia aktorskiego, że dlaczego że ludzie z dyplomem czekają, że jest... No, że generalnie, krótko mówiąc, należałoby się rozejrzeć za jakimś, nie wiem, może wzbogaceniem, niektórzy pisali, że może ktoś jeszcze, żeby prowadził. No, doszło do takiego upokorzenia, że... Ja też chciałem powiedzieć, że te maile nie były podpisywane, tak? Te wiadomości były często z jakichś takich dziwnych kont. Znaczy, że ktoś się nazywa Adam, to nie wiadomo, kto to jest, tak? Ale ja też poznaję frazy, stylistyki i ja się dowiem, kto pisał. Bo też to nie jest takie przypadkowe. Natomiast skończyło się tym, że z przykrością muszę stwierdzić, iż dzisiejszy odcinek jest obarczony pewnego rodzaju znakiem zapytania. A mianowicie państwo będziecie mieli okazję zagłosować, wybrać. Podobno, ja nie wiem, bo ja też nie sprawdzałem do końca tych zasad, ale podobno przy mnie mają pojawić się osoby, które potencjalnie mogą mnie zastąpić. Mają być... Nie wiem też skąd się jacyś tam kandydaci. I nie wiem kto. Nie wiem. Podejrzewam, że zwykle w takich sytuacjach można się spodziewać, że to będą po prostu jakieś pazerne, zdradliwe żmije, które na własnej piersi wyhodowałem. Ale też nie wiadomo, że najważniejsze, żeby widownia była zadowolona, więc zobaczymy. Zobaczymy. Póki mogę, to prowadzę. Też niewiele więcej mam. I z tego miejsca muszę tutaj wspomnieć, że ma być dzisiaj Wiesław Litota gościem naszego programu. Człowiek, którego przypominam, ja napisałem. Tak? Ja wymyśliłem, napisałem i zaprosiłem tutaj do klubu, w którym też płacę, odpowiadam między innymi za opłatę czynszu od lat. Także też, no nieważne, pan Wiesław będzie opowiadał państwu żarty, bo z dużą... Jakby atencją spotkała się poprzednia, zeszłotygodniowa akcja z zgłaszaniem słów na suchara. Także jeśli ktoś z państwa ma chęć na drobny aforyzm, wierszyk, no przecież pan Wiesław sobie świetnie sam poradzi, na pewno coś zaimprowizuje. Więc mam nadzieję, że państwo zgłosicie to tu na czacie, o tutaj. I tam, nie wiem, niżej, wyżej. I przez całą długość naszego dzisiejszego spotkania można zgłaszać. Też nie dajmy się takiej jakiejś chmurze zdradzieckiej, czarnobylskiej jakiejś inicjatywy tutaj wewnątrz repertuarowej przydusić. Bawmy się, zapraszamy do tego, żeby zgłaszać propozycje do sucharów. A ja też chciałem państwa tak może nie do końca wiosennie, nie do końca słonecznie, nie tak nie umajać, a zostawić z refleksją, że jakby moralność, też honor, jakiś rodzaj wspierania się jest w odwodzie. I z tego miejsca chciałem państwa zostawić dzisiaj na początku
z przewodnikiem i duszpasterzem. Także świat internetu też ma swoich przewodników. Już u nas był po raz kolejny wideoblog duszpasterza internetów. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Miłego oglądania. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie ponownie na moim cyklicznym wideoblogu. Jak pamiętacie, ostatnim razem rozważaliśmy sobie zagadnienia dotyczące Facebooka, zastanawialiśmy się, like czy serduszko, a dziś, moi drodzy, przygotowałem dla nas o wiele bardziej kontrowersyjny temat. Mianowicie, moi drodzy, powiedzmy to sobie wprost. Wielu z nas, ja również, ogląda czasem w internecie filmy czy seriale z nie do końca, powiedzmy, prawych źródeł, prawda? Prawda? A tam z kolei zmagamy się z takimi zagadnieniami jak na przykład gdzie kliknąć, żeby wreszcie zamknąć wyskakujące okienko reklamy, prawda? Prawda? Nie chcę się, kochani, rozwodzić tutaj nad treścią owych reklam, ale wierzcie mi, że są tacy, którzy w naiwności swojej wierzą, że naprawdę mogą zarobić 10 tysięcy złotych, nie wychodząc z domu. Albo tacy, którzy w naiwności swojej wierzą, że rzeczywiście w promieniu kilometra czekają na nich gorące mamuśki. I w takich chwilach, kiedy zmagamy się właśnie z tymi zagadnieniami, kochani, wspominamy czasy dawne. Właściwie można by powiedzieć pradawne. I o takich właśnie czasach traktować będzie pierwszy fragment naszej Biblii 2.0, który na dziś dla nas przygotowałem. Z księgi wejścia USB. Wtedy Bóg rzekł, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I nazwał Bóg światłość online'em, a ciemność nazwał offline'em. A potem Bóg rzekł, niechaj zbiorą się filmiki wszystkie w jedno miejsce i na jednej stronie. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę stronę YouTube'em. Nie miał on wtedy jeszcze reklam i widział Bóg, że to było dobre. Wreszcie uczynił Bóg Netflixa na obraz i podobieństwo swoje. Rzekł jednak, niedobrze, by sam był na świecie i uczynił dlań HBO Go. I nakazał im, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, aż całą sieć uczynicie sobie poddaną, aż po krańce ziemi. Amen. Dzień dobry, tu Arek z działu IT. Szef też mnie zgłosił na kandydata prowadzącego program. Mam numer 0. Jestem zerowym kandydatem. Dlaczego bym się sprawdził prowadząc ten program? Wydaje mi się, że mam fajną osobowość sceniczną. Jestem wulkanem humoru. Myślę, że też nadaje się, bo umiem pracować z tłumem. I żeby to poprzeć, mam taką anegdotę, jak zostałem prowadzącym, jak nabywałem te umiejętności. Więc karierę jako prowadzący zaczynałem na dworcu centralnym, to u Zubrzyckiego w ochronie pracowałem. No i tam była taka sytuacja, że się pojawił gołąb na dworcu. Gołąb był chory, miał takie ślepe oko i kulał. I on tak podchodził do mnie powoli. No i ja tak podszedłem do tego gołębia i przestraszyłem się go, bo jakiś taki był chory i gołąb to wyczuł i nagle tak gruchnął ni z gruchy, ni z pietruchy. Ja odskoczyłem i przestraszyłem się i ludzie zaczęli bić brawa. Myśleli, że to taki żart. Więc to było takie moje pierwsze doświadczenie w pracy w tłumie. No i jeszcze mam drugą anegdotę, jeszcze jest druga rzecz. Byłem też prowadzącym kasę w Żabce. Tam prowadziłem sklep, kasę i podchodził do mnie człowiek i tam była taka promocja na dwa hot dogi. I on mówi, że on nie rozumie tej promocji, a ja wtedy mówię, chyba pan nie kuma, że w Żabce.
No i zostałem zwolniony, kierownik mnie zwolnił. No i ja na odchodne, jak odchodziłem, to powiedziałem to, czego się nauczyłem w sklepie, czyli zapraszam ponownie. Tak mu powiedziałem. Tym samym chciałem zaprosić ponownie na kolejny webinar. Szef mówi jak jest. Głosujcie na mnie. Hashtag Arek. Halo. Panie, halo, do widzenia. To moje biuro jest, wypadł stąd. Ja tu zaraz program nagrywam, no. Nie no, kurde, jasno, no. Wypad! Ładowarki nikt ciągle nie ogarnął, no. Dobry, szef Arka. Witam na kolejnym odcinku webinarium. Szef Arka mówi jak jest. Nie mam pieniędzy, nie wiem co zrobić. Pensje obcięte. Wszyscy gdzieś nagle wyjechali, tak? Miasto puste. Jak nie ma tych pieniędzy, to kto pojechał i gdzie, co? Ja powiem tak, próbowałem dostać pieniądze z tej całej tarczy, złożyłem podanie, no i nic nie dostałem, nikt mi nic nie odpowiedział. Podanie wysłałem pocztą, napisałem po prostu, poproszę pieniądze, zostawiłem puste pole w nawiasie, kwotę proszę wpisać dowolną. Ta cała tarcza to nie działa, pic na wody, tak? No ale nie można się zaobywać, pozwolić na jakieś czarnowidztwo, chociaż dopada mnie czarnowidztwo, że nie widzę jakoś tej przyszłości, bo... Nie wiem, pytacie mnie, jaki model biznesowy? Ja wam powiem, jaki model biznesowy. To powiem tak, wymyślasz coś? Szybko, bardzo szybko coś wymyślasz, prawda, że ludzie teraz potrzebują tam, wymyślasz taki biznes, otwierasz, sprawdzasz jak działa, jak tylko widzisz, że dołuje, od razu zamykasz. Jedną zamykasz, już tam drugą otwierasz, tak? To jest jak wchodzeniu w podrabinie, prawda? Jedną łapiesz i drugą już kolejną, ale nie patrzysz się pod siebie, bo spadniesz. A jak nie masz szczebla, to się trzymasz tego, co masz. I wisisz, może z dołu brać szczebel i sobie przekładać, prawda? Szczebel. Jeden zamykasz. Każdy drugi otwierasz, jak to z procentami, nie schodzimy w dół. Tak, no. No bo co ja mogę powiedzieć, no. No, jak w ukropie, trzeba być jak w ukropie. Duszno mi się zrobiło, no. No mi te trochę biznesy tam nie poszły. Co wierzycielom mówić? Miałem, ale wirusowi rozdałem. Wirus usiadł ze mną w karty i wygrał. Ktoś przychodzi po te pieniądze, a ty tak, zawołać dziecko. Niech to dziecko stoi koło nas, tak? Umorysane, jakimś węglem. Niech w rogu może ten, paciorek odmawiać, tak? Paciorek się modlić do Bozi. O Boziu, daj tatusiowi na pieniążki, żeby tatuś nie musiał iść do więzienia. Trzeba tą biedę jakoś tam rozegrać, ograć, prawda? Żona chuda musi, taka biedna, założy taką podomkę w kwiaty, włosy spięte, bez make-upu, że nie stać, że bieda. Warunki muszą być jak najgorsze. Najlepiej od samego początku. Ktoś zaczyna jedno zdanie, a ty już w płacz, w szloch. Tu trzeba mieć, o, tu. Trzeba ciągle się samemu automotywować, prawda? Że ten negatyw znowu w pozytyw obrócić. Co jeszcze? Nie, no to jest przestrzeń galerii do wynajęcia, no to tak, tu robię apteka dla seniorów, tu przedszkole, a tu pokój na moje pieniądze. Polska szkoła biznesu, no. Bawcie się dobrze na tych majówkach, nikt tam sobie głowy na grillu nie przypalił. Szwagier mój tak kiedyś, posnało nam się na grillu, ja. z kratą na twarzy. W kratkę się czułem, wiecie co leży. Myślę, że na dzisiaj to wszystko, to był kolejny odcinek webinarium, szef Arka mówi jak jest. I pamiętajcie, co? Trzymamy się ramy, to się co? No. Negatyw, od razu się odbijamy i do pozytywu się przylepiamy. 4, 3, 2, o, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, kiedy zadzwoniono do mnie z propozycją poprowadzenia audycji Variety, pierwsze słowa, które powiedziałem to halo? O, pardon. Dla tych z Państwa, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z show biznesem, może najpierw powiem parę słów o sobie. Zatem urodziłem się w szpitalu na warszawskim Powiślu. Lekarz, który odbierał poród, zmarł. Na szczęście wiele lat później. Ale nie było lekko, proszę Państwa, nie było lekko. Nie znałem swoich rodziców aż do chwili porodu. No cóż... Mój ojciec, ambitny architekt, całe życie próbował udowodnić, że on wie doskonale, jak budować tamy. No ale cóż, w domu się nie przelewało. Natomiast mama, znana w mieście pani weterynarz, próbowała i mnie
tę swoją pasję zaszczepić. W dzieciństwie, proszę Państwa, każde święta spędzaliśmy na Mokotowie w mieszkaniu mojej babki. Chciałem ją kiedyś zapytać, babciu, czy to prawda, że masz sztuczne oko? Ale stwierdziłem, że nie wypada. Mój dziadek, weteran II wojny światowej, żyje w mojej wyobraźni jako człowiek niezwykle pogodny. Bombki, kochane bombki, śpiewał, lecąc nad Dreznem w 45. No ale cóż, może coś o sobie. Drodzy Państwo, do przedszkola chodziłem na Gocławiu. Dla tych z Państwa, którzy się nie orientują, zdradzę, że Gocław to taka Praga Warszawy. Szkołę podstawową ukończyłem z pięknym czerwonym paskiem. I naprawdę był to piękny i jedyny Indianin w całej szkole. No cóż, zaraz po maturze rozpocząłem karierę w straży pożarnej, ale jak to powiedzieć, od razu sparzyłem się i w efekcie wypaliłem. Szanowni Państwo, co by tu jeszcze o sobie móc powiedzieć? Na studiach nie miałem problemu z wyborem kierunku. Wybrałem prawo, a potem już prosto. Wiecie, mam firmę. Ożeniłem się z sympatią. Rozwiodłem z sentymentem. Moja była żona mówi, że karierę zrobiłem po trupach. Być może, ale inni mówią, że to najlepszy zakład pogrzebowy w mieście. Proszę głosować hashtag pan Sylwestrowy. I powiem na koniec tak, proszę Państwa. Z miłością jest jak z piosenką. Trzeba znać słowa. Dziś niedziela niehandlowa, a ja muszę kupić kwiaty. Urząd pracy niech się schowa, mnie niestraszne kazamaty, mnie niestraszne alkatrazy, ani carskie cytadele. Przetrzymałaś dwa porody, ja przemogę tę niedzielę. Dziś niedziela niehandlowa, a ja muszę kupić kwiaty. Ksiądz dobrodziej niech się schowa, ty w wazonach masz wakaty. Dzisiaj będę z tobą w zgodzie, dzisiaj będę jak Jan serce. To niełatwe, bo na co dzień ja mam z maliniaka więcej. Za to, że mi dałaś pospać, za amfas i każdy profil, za udostępnienie posta, za ostatnie ciastko z tofi. W tę niedzielę niehandlową chcę się włamać do kwiaciarni, a ty kochaj mnie na nowo, nim przybędą kryminalni. Żetem HWDP. Gdyby ktoś chciał moją miłość, jak już przecież się zdarzało, mów, że nie ma jej na rynku, bo ty wykupiłaś całą. Ah, oui.
Vincent, Paris Saint-Germain, oui, oui. Francja. Francja przypomina mi o jedzeniu, bo w końcu Francuzi to kochankowie jedzenia, czy też gastronomowie miłości, jakby tego nie nazywać. A jedzenie i gastronomia kojarzy mi się z handlem. A handel przypomina mi, że przecież, proszę Państwa, nastąpił wreszcie ten szczęśliwy czas, w którym możemy wszyscy gremialnie ruszyć do centrów handlowych, do galerii, jak to mówią. A galerie to nic innego jak świątynie sztuki, w tym wypadku sztuki konsumpcji, sztuki nabywczej, sztuki mięsa czasem. A czasem sztuki oprawionej w skórzaną oprawę i udającej się niekiedy zamiast do lekarza, do introligatora, bo przecież i księgarnie dało się otworzyć w tym. Co prawda księgarnie postanowiły się nie otwierać, a potem postanowiły się jednak otwierać, a potem odmówiły płacenia czynszu. Ale to jest inna historia. My natomiast postanowiliśmy zobaczyć, czy i na naszym bazarku braku chęci i możliwości, na naszej osiedlowej gastronomii w dziale usług też nastąpił ożywczy powiew odwilży koronawirusowej. I razem z Julianem, bibliofilem z naszej ulubionej jednoaktówki Tajemnica beletrysty, udajemy się na stoisko pani Warzywko, która połączyła w sobie miłość do książek i potrzebę handlu warzywami. Zobaczcie, jak Julian odwiedza swoją ulubioną sprzedawczynię. No tylko pamiętaj, żeby odebrać nowelkę ze szkoły. No i nie siedźcie cały dzień przed telewizorem. Jeju, no nie wiem co. Zabierz ją na wycieczkę. Rewersami. Tylko w kasku, wiesz, żeby ona się tam czasami nie przewróciła, nie... Halo? Halo? Rozłączył się. Mąż! No. Stęskniony to dzwoni. Były mąż, proszę pana, a dzwoni nie z tęsknoty, tylko z niewiedzy. Niewiedzy? Rodzicielskiej? No chyba. On się mnie pyta, czy może podać nowelce produkt esejopodobny. Esej sojowy? Sejtan esej. Pan wie, jakie to jest niezdrowe? To świństwo zawiera edytor E52, epitety identyczne z przymiotnikami, a w dodatku? Bez dodatku faktu! Ale dobrze. Co dla pana? Ach, no, właściwie to sam nie wiem, na co miałbym ochotę. Bestseller naciowy dobrze robi na trawienie. A może coś na szybko? Na szybko. Na szybko ja zapraszam do Fast Rida. McLeansa ma pan po drugiej stronie ulicy, tam na pewno pan znajdzie coś na szybko, ale też wiadomo, te pyszności, te fiszki we fryturze i te inne aforyzmy w panierce. Tylko zaszkodzi to panu i będzie trzeba się przerzucić na haiku z wodą. Rzeczywiście, nie brzmi to zachęcająco. To co pani ma? A to jest, proszę pana... Slow read. Pisarze wyłącznie z własnej hodowli, z wolnego wybiegu, ale klucz do wybiegu mam ja. Zamawia pan powieść i będzie za 2, a może nawet 3 lata. Dorzucam kilo fraszek gratis. To się sprawdza? W sensie ludzie biorą? A gdzie tam? Nie, nikt tam nic nie bierze. Jakich to ja już promocji nie próbowałam. Dystych, zadychę. Za 10 pieczątek powieści początek. Nie, nic to nie daje, proszę pana. Ręce opadają. Czasem chciałabym się stąd wyrwać. Niedorzeczna jestem. Prawda? No, ależ skąd? No przecież każdy o czymś marzy. A pani ma takie ciche marzenie, które pozwala przetrwać chwilę zwątpienia? No. No więc? Nie będzie się pośmiała. Ale nie będę, naprawdę. Nie, obiec, nie, ale obiecuję. Powiem. Ja czasem to wyobrażam sobie, że ja nie jestem żadna pani Warzywko, tylko... Bonda.
Jamesa Bonda. Pierwsza polska literacka agentka specjalna. Taka, co wie pan. Na co dzień załatwi ci kontrakt z WAB-em, a w tajemnicy rozwiąże kontrakt z WSI. Wie pan, co ja mam na myśli? Tak. Ma kontakty w całej siatce wydawniczej. Na jaką ja tu siatkę mogę liczyć? Chyba na biodegradowalną reklamówkę, w której też próbuję donieść zbilansowany posiłek z nadziei i marzeń dla mojej ukochanej nowelki, ale też sama! Sama! Bo jej ojciec to ubzdurał sobie, że nie całkiem legalnie będzie sprowadzał starodruki. Tak, dziś od Inku wziął i nabył Inku na obu pokątnie. A po wyjściu z więzienia, tak, proszę państwa, on był w więzieniu. Pracuje na marne pół etatu w Kliw Hangarze i tantiem za nowelkę też nie płaci. I co, że ja sobie czasami wieczorkami podczytuję? To kto mnie będzie oceniał? Co to jest za ocenianie? Ja nie wierzę. Ja tu do pana, a pan do mnie. No świetnie. Nie, proszę mnie tam nie oceniać. Proszę mnie oceniać. O, przepraszam. Ja pójdę zażyć kastetkę. Na uspokojenie. A to tam, tak. Drodzy państwo, no, usłyszałem o konkursie, no co prawda nie mam ni wyglądu, umiejętności, tudzież takiego poczucia humoru, ale życie nas uczy, że takie umiejętności nie są ważne dla kandydatów. Więc dołączyłem do wyborów i chciałbym, żeby państwo, jeżeli chcecie, żebym to ja prowadził kolejny program, to hashtag bibliofil w komentarzach, a ja zapowiem kolejny numer tego wieczoru i przygotowałem dla państwa taki cytat-zagadkę. No skąd jestem bibliofilem, prawda? Gdzieś tutaj sobie zaznaczyłem i zobaczmy, czy zgadną państwo, z jakiej to książki pochodzi ten cytat. Cytat brzmi tak. Znasz się na rolnictwie? My, poeci, musimy znać się na wszystkim. W przeciwnym razie kompromitowalibyśmy się pisząc. Uczyć się trzeba, mój drogi. Uczyć. Od rolnictwa zależy los świata. Dobrze więc znać się na rolnictwie. Rolnictwo karmi, ubiera, chroni od chłodu, dostarcza rozrywki i wspomaga sztukę. Z tą rozrywką i sztuką trochę przesadziłeś. A gorzałkę z czego się pędzi? No i jak? Już wiecie? Tak? O, no wiem. No bardzo dobrze. No pewnie, że Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. Więc teraz zapowiadam kolejny element naszego varieté. Nieważne. Przed państwem Grzegorz Woś w wierszu Wiedźmin. Zapraszam. Dwa miecze. Na ludzi i na potwory. A tylko jeden bohater tak dzielny moc ma przyciągać przed telewizory. Bo Wiedźmin to Michał, nie Henry. A cóż z tego, że jak Superman jest boski, od mięśni aż kubrak zaciasny. Nie! Żaden Cavill, a tylko Żebrowski! Jedyny polski, nasz własny. I pewnie te wszystkie efekty specjalne to mógłby być powód do dumy. Dla mnie potwory są bardziej realne, gdy z polskiej odlane są gumy. Brytyjska Yennefer ma trudne nazwisko. Więc skoro dziś wszystko się spolszcza, wystarczy by zmienić. Po polsku by wyszło, proszę, Grażyna Wolszczak. I chociaż mieni się tłum statystów od fantastycznych kostiumów, to naszych czterech zamiast 400 wystarczy do zagrania tłumu.
gdy Jaskier śpiewa. To w głosie jego ja trele słowicze słyszę. Nie trzeba nam jednak Jaskra nowego. Jaskier to musi być Zbyszek. Komputerowe precz animacje. Polski nic tego nie kupi. Po co za milion nam dekoracje? Mamy gotowy biskupin. Kostiumy i droga charakteryzacja. Budżetu pożera to krocie. Polskim aktorom w tych sytuacjach wystarczy wytarzać się w błocie. Lecz cóż, tylko jeden aktor ojczysty w tej obcej produkcji ma grać? Z kimś się, to wniosek oczywisty. Nasz Maciej musiał tam znać. Wiadomo, przy tylu oczekiwaniach może nie udać się sprostać. I uciec się nie da od pytania, ile pan Andrzej ma dostać. By potem nie było jak z grą afery i nikt się publicznie nie prał po pyskach. Ogarnij się, Andrzej, do jasnej cholery! Zgódź się na udział w zyskach. Kochani moi, drugi fragment, który na dziś przygotowałem, o już mam, dotyczy zagadnienia jeszcze bardziej kontrowersyjnego, mianowicie jak zapomnieć? Jak wybaczyć być może najbliższemu przyjacielowi, jeśli ten zdradzi nam zakończenie ukochanego serialu? I właśnie tutaj znów z podpowiedzią przychodzi nam nasza Biblia 2.0. Posłuchajmy, co pisze święty Bill od Bram. I rzekł do nich, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, hasła swego pochopnie nie rozdawajcie. Kto bowiem za często konto bliźniemu swemu udostępnia, na spoilery uszy swe naraża. W uczniach strach wielki się podniósł i drżeć poczęli. Rzekł im wtedy przypowieść. Pewien zły człowiek miał trzech sąsiadów i poszedł do pierwszego z nich i rzekł: a pod koniec ósmego sezonu Jon Snow zabije Daenerys. I wpadł ów sąsiad w złość straszną, bo serial swój miłował. A potem poszedł zły człowiek do drugiego swego sąsiada i rzekł mu: a w trzecim sezonie jedenastka moce swe utraci. I również wpadł ów człowiek w złość wielką, bo i on serial swój miłował. A nim poszedł ów zły człowiek do trzeciego swego sąsiada, ten zabrał żonę i dzieci swoje, psa, osła i krowę, laptopa i dobytek cały i odszedł do krain dalekich i przeklął, po trzykroć przeklął złego człowieka, jego dzieci i wnuki aż do piątego pokolenia, by ich ciała pokrywały się ropiejącymi wrzodami, a prędkość ich połączeń za spoilerowanie spadała po wieki wieków. Amen. No, jednak. Proszę Państwa, przypominam, że... Co się Pan tak czai? Przepraszam, bo ja czekałem na przerwę, tak, bo ja słyszałem, że tutaj można jakby zaprezentować się jako prowadzący. Ja chwilę też, mam z ludźmi. Z pustymi ręcyma nie przychodzę. Wiadomo, że z pustego mówią tak, Salomon nie naleje, a tu proszę i pełna buteleczka świetnej kiśliwowicy. Proszę sobie wyobrazić, tutaj świetny samogon na kiszące. Nie potrzeba ogórka na zagryzkę. Proszę, ja pana znam. Tak, pan jesteś... Ja wiem. Pan żeś był na turnusie ze mną kiedyś w kurorcie, tak. Żeś pan przepowiadał turnusowiczkom pogodę. Tak. Proszę sobie wyobrazić, że prezentowałem temperaturę danego dnia, i to takie nowatorskie dosyć było, poprzez jakby stopień swojego roznegliżowania. Tak. Co to znaczy, że... Pan jest. Tak, Tadeusz Pogodynek. Pogodynek. Jestem ex-utrzymankiem pewnej grabiny, która swoją drogą tutaj gdzieś w spektaklu występowała chyba. Bo teraz na zapleczu jesteśmy, tak? Czyli w tę stronę. Tak. Ruda taka. Widzowie, tam.
No tak, tak, że, ale tutaj. Aktualnie jestem celebrytą meteorologii, tym się zajmuję. O, jaka mina, no proszę udawać, że mnie pan nie poznaje. A kokietek, żeby tylko zobaczyć. Dobrze, dobrze. Ja mogę pokazać, oczywiście zademonstrować. Tutaj tak, uwaga, jakby zoom można było, to tutaj w te rejony, tutaj uwaga, front nadchodzi, front nadchodzi. Dobrze, 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 wie pan, bardzo, ja jestem wielki, jestem wielki. Oj, bardzo, dobrze, może jednak to Aści, jakby pan mógł... Świetno, Kiśliwowica, no to proszę. No, no to Aści, żeby już pan poszedł, tak? Chce się zdezynfekować. Oj. To prawdziwa. Może ja się zaprezentuję, bo tak hashtag, prawda? Czy ja może bym tak hashtag Tadeusz, hashtag Pogodynek, tak? Ja oczywiście nie, niech pan... nie, to może ja jednak niech się zaprezentuję. Pan już może... A może, nie, niech a czemu, pan już a czemu przerywa? Napiliśmy się. Proszę, jak jest, a czemu przerywa? A po co może... A co pan tutaj... O, poszedł? Co to jest? Nie, ale ja proszę oddać... Ja będę zmygitał. No i co? Gdzie no... No i o jaki kokietek, da się postrzelić, no tyle by, byleby tylko, no dobrze. W takim razie, co ja mam zapowiedzieć, tak? Może tak, bo my jak zapowiadaliśmy, tutaj był taki green screen. Michał, gdzie jest ta kartka? Michał, oddaj mi tutaj, tak. No wiesz, jaki kokietek taki, no. Postrzelony, poszedł stąd, tak. Tak, jak zapowiadałem pogodę, to mieliśmy tutaj taki green screen, bo łabadabdabdab, czy tam abu, no ale to, prawda, tutaj poważna sprawa jest. Pasja rysowania z Michel Plamą i zoom. Dzień dobry. Witam was serdecznie w programie Pasja rysowania z Michel Plamą. Dzisiaj nauczymy się, jak rysować jabłko. Zacznijmy. Żeby narysować jabłko, wystarczy wyobrazić sobie gruszkę. Kształt gruszki bardzo przypomina jabłko. Wystarczy taką gruszkę w myśli skompresować, to znaczy zmienić jej kształt tak, żeby przypominała jabłko. Łatwo i przyjemnie. Czasem się zastanawiam, po co mieć chłopaka, skoro można mieć sztukę. Żeby pobudzić swoją wyobraźnię, wyobrażam sobie, że jestem drzwiami. I te drzwi w wyobraźni otwieram. I wtedy moja wyobraźnia się otwiera. Rysowanie jest jak jazda konno, tyle że koń to węgiel, siodło to sztaluga, a twoja wyobraźnia to twoja wyobraźnia. Przepraszam, nie powiedziałam wam, jakich materiałów dzisiaj używam. Używamy węgla. Jeśli nie macie węgla, możecie użyć kredki albo węgla z... Spłoniesz za komercję. Z kominka? Do tych jabłek chyba dodam jakieś warzywo. Niech pomyślę, jakie warzywo mogłabym dodać. Sałata! To chyba będzie ogórek. W rysunku najważniejszy jest walor. Walor i determinacja. Mój ojciec chciał, żebym została prawniczką. No to ja mu mówię, że ja jestem prawniczką. Tylko, że zamiast bronić swoich klientów, to ja bronię swojej sztuki. No i zamiast być na sali sądowej, to ja jestem w swojej pracowni. Ja jestem takim sprzedawcą pieczywa, tylko że zamiast sprzedawać bułki, sprzedaję swoją sztukę. Deszcz. Kończy mi się czas. Dzisiaj będziemy kończyć. Jezu. O, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Ja chciałem Państwu powiedzieć,
że cały ten konkurs, prawda, ten, całe to pchanie się tutaj na ten, na szkło, można tak powiedzieć, to jest wszystko ściema. To jest wszystko ściema, nie było żadnych maili, nie było żadnych skarg, znaczy może były, nie wiem, ale to jak to przedstawił ten pan prowadzący, to jest wszystko nieprawda. On przyjechał do mnie wczoraj wieczorem i on mi się popłakał. On mówi, słuchaj, ja nie daję rady, ta presja, ten hejt, to taka odpowiedzialność. Wypiliśmy po fraszce i ja mu mówię, słuchaj, ja to wezmę na siebie, ja to ogarnę. Już mówię, nie denerwuj się, wracaj do kobity, do dzieci, damy radę. Także ja państwa na początek tutaj siebie polecam. Proszę wpisywać w głosowaniu. Ja państwu rozesłałem takie pakiety wyborcze na skrzynki pocztowe i tam należy napisać taki krzyżyk podwójny Litota. I to jak państwo będziecie potem listonosz, to zbierze, odeślę i będę teraz nowym prowadzącym. A tradycyjnie już ostatnim razem, strasznie brudno jest na tym zapleczu w ogóle, niewyczyszczone, nieposprzątane. Inspicjent najwyraźniej nie, ale to ja powiem potem. Dobrze, proszę państwa, ostatnio się świetnie sprawdziły suchary z okienka. To był rozrywacz 2.0, a teraz Wiesław Litota. Poeta zdystansowany napisał dla państwa suchary i ja je przedstawię. Od pani Aleksandry. Słowo inspiracji kropelka. Jak poprosić Elżbietę, żeby napełniła kieliszek? Kropelka. No to taki pierwszy na rozruch. To nie. Konewka słowo. Czym się podlewa ogród za klasztorem? Zakon Ewką. To już takie trochę lepsze, ale też widzę nie ten. O, od pana Bartka Magdziarza serdecznie pozdrawiamy. Rogatywka napisał takie słowo. I tu jest takie, dwa są takie żarty, takie suchary. Jak się nazywa bardzo droga ułańska czapka? Drogatywka, to taki bardziej oczywisty, ale drugi jest taki. Nieprzyjazna ułańska czapka to jest wrogatywka. Tak, to tak właśnie będzie wyglądało. Uwaga, trudny historyczny od pani Gąski-Balbinki. Słowo turmalin. Jak się nazywa ryba siedząca w carskim więzieniu? Turmalin. To jak ktoś nie wie, to sobie wygoogluje. Jeszcze jedno od pani Gąski-Balbinki. Słowo czajniczek. Co się mówi, jak ktoś nie rozumie twojego loginu internetowego? Czajniczek. Tak. I trzy ostatnie. The best of, proszę państwa. The best of. Słowo wąski od pani Zuzanny. Wąski. Jak nazwiemy zarost chudego człowieka? Wąski. To jest taka gra słów tutaj, że jednocześnie to są wąsy i chodzi o wąskość postaci. Uwaga, od pana Huberta Skrzyńskiego również pozdrawiamy. Słowo awizo. Tu muszę powiedzieć, że musiałem sięgnąć do najgłębszych pokładów swojej wyobraźni, panie Hubercie. Jak się nazywa plik filmowy nagrany w zoo? Awizo. To też gdzieś tam jakoś tam. I ostatnie od pana Krzysztofa. Słowo inspiracji pingwin. To jest proste bardzo. Jak się nazywa zwierzę, które najczęściej wygrywa w tenis stołowy? Pingwin. Drop mic. Tak. Dobrze, proszę państwa, krzyżyk podwójny Litota i inspicjenta już nie proszę, żeby tu posprzątał, bo pozamiatałem. Dobranoc państwu. Cześć, mam na imię Mariusz, pracuję tutaj w dziale kobieta. Niektórzy mówią, że nie da się połączyć związku i pracy razem. Totalnie się da, myślę, że jesteśmy tego najlepszym przykładem. Ja i Marzena, totalnie nam wychodzi. Czyli nie zrobisz nic, żeby uratować ten związek? Okej, okay. Super. Ekstra. C'est génial. Błagam. 30 porad, jak uratować związek? Bang! Kto napisał to? Mariusz? Bang! Każda przybliży mnie do ciebie, Marzena. Zobaczysz. Hej,
Hej, kochanie. Hej. Mam pewien pomysł. No. Wyobraź sobie organy. Twój ojciec mnie prowadzi pod rękę. Stary adwokat wzruszony po prostu. Twoja siostra zazdrości tobie, że ach, cholera, Marzena mnie wyprzedziła, ksiądz obwiązuje nas stułą. Co, o czym ty mówisz? Ślub. Mariusz, rozmawialiśmy o tym. Ślub. Mariusz, to nie ślub. Mariusz. Ojciec płacze. To może Mariusz. Dziecko, może Mariusz. Nie. Ślub, nie, nie, nie. Bez dziecka. Nie możesz. Mariusz, nie. Mariusz, nie możesz za każdym razem mi się oświadczać, jak coś idzie nie tak, no. Nie było tematu. Zapomniał ślubie. Wycofuję. Odwołuję kościół. Po prostu jak jest za ciemno, musisz wejść ze świeczką i zmienić aurę. Klucze do twojego mieszkania? Lepiej. Nie wiesz? Nie domyślasz się? Nie. To jest moja piwnica. Klucze do mojej piwnicy. Myślę, że to totalnie przybliży nas do siebie. Dziś wieczorem szaleństwo. Mam tam płyty DVD, możemy włączyć też, pooglądać. Tylko trzeba będzie znieść telewizor z góry. Rowery, mnóstwo starych rowerów. Co sobie zrobić w ogóle? Rowerowe muzeum. Ja nie mam ochoty na twoją zawekowaną chłopięcość. To ja... Staram się naprawić nasz związek. Możemy dzisiaj nie. Zjeść wszystkie wiśnie. Powiedz jej jakąś tajemnicę, która was zbliży do siebie. Smacznego. Dzięki, wzajemnie. Wiesz, 2 lata temu robiłem imprezę na swoją rodzinę i pierwszy raz się wtedy upiłem w ogóle. Pierwszy raz? Tak, nigdy nie piłem wcześniej. Szampana, butelkę za butelką i zacząłem tańczyć w ogóle na parkiecie sam ze sobą. Wpadłem na stół z przekąskami, wstałem, jeszcze wpadłem na zasłonę. Ona się podpaliła od świeczy. Po drodze, wiesz, padłem na ciotkę i zaczęliśmy się do niego całować z języczkiem. Co? No, ja potem wypadłem Mariusz, nie, wypadłem na nie, korytarz, ma, wiesz, sąsiedzi do Mariusz. Mnie. Co, panie Mariuszu? A ja tam, zabawa! Szlaban ciszy. No, co? Szlaban ciszy, Mariusz. Chciałem zbliżyć się. Kir milczenia. Kir milczenia. Myślałem, że to nas zbliży do siebie. Zrobię coś od siebie. Coś wymyślę. Co robisz? To jest taka... Szarady. Tak, szarada z moimi uczuciami do ciebie. Męka cicho. Nie. Kocham cię. Chodziło mi o to, że cię kocham. To jest szarada, że cię kocham. Ciebie też. Posłuchajmy trzeciego fragmentu, który jest z jednej strony ostrzeżeniem, a z drugiej właśnie daje nam radosne spojrzenie i instrukcje nie tylko co oglądać, bo o to mnie pytacie w swoich wiadomościach, ale pytacie mnie również często jak oglądać. Posłuchajmy. Mówi Pan, nie ufajcie zwiastunom. Wielu jest bowiem fałszywych proroków na tym świecie. Omamią oni oczy wasze trailerem, a pełen on będzie scen mocnych i dialogów chwytliwych, których potem w filmie zabraknie. I nauczał ich dalej. Błogosławieni ufni, którzy słuchają podpowiedzi algorytmów swoich. Błogosławieni ostrożni, albowiem dopiero po kilku odcinkach wypowiadać się będą. Błogosławieni wytrwali, gdyż w jedną noc cały sezon obejrzą. Błogosławieni cierpliwi, co nie klikają po mięczołówkę. Błogosławieni cisi, co słuchawek do usznych używają.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną kontynuacji, albowiem i oni doczekają nowego sezonu. I wreszcie błogosławieni ubodzy, co kont płatnych nie posiadają, znajdą oni bowiem pocieszenie w kopiach nielegalnych, gdyż nie zapala się światła i nie stawia pod korcem jeno na świeczniku, by świeciło wszystkim. Amen. Moi drodzy, dziękuję za nasze spotkanie. Przypominam o subskrypcji mojego konta i pozostawieniu Słowa Bożego w komentarzu. Widzimy się, mam nadzieję, niedługo. Buźka. Cześć. Myślę, że mamy. Ale kto będzie liczył? Nie wygra. Kto to będzie liczył? Tak, nie ma szans. Ja wierzę w system. Proszę o spokój. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem przywitać wszystkich. Cieszę się, że wreszcie wiem, kto zdecydował się wystartować. I też chciałem powiedzieć, że cieszę się, że w równej walce. Nie, już dziękuję. Już pan miał okazję. Nawet pan nie zapowiedział kawałka, który miał lecieć. Nie, to miała być miłość na Asapie. Nie, już teraz to dziękujemy. Serial komediowy opowiadający o życiu w korporacji, w którym... Nie, teraz nie. Już za późno. Tak, tak, to jest właśnie ten rodzaj. Chciałem podziękować, że dziękuję, wszyscy... Dziękuję. Nie, pan wraca, bo nie wiadomo jeszcze, bo... Ja chciałem powiedzieć, że ja też doceniam. Pięć! Cisza! Nie! Bo wyjdę, tak? I się nie skończy program. Będzie tu stać cały wieczór. I do jutra. Chciałem powiedzieć, że ja tak samo brałem udział w głosowaniu. Też jestem i jesteśmy wszyscy na równi. Okay. I to nie jest żaden problem, że ja przeczytam, jaki jest wynik. Trochę wyżej będę stał. Tak. Po prostu tak, żeby było jakaś... Wyrównać szanse. Żeby było porówno. Że ja trochę wyżej, a was jest więcej. Tak. I chciałem powiedzieć, że dziękuję. I że doceniam, i że nie gniewam się. I cieszę się, że mieliśmy wystąpić. Tutaj są obiektywne wyniki. Wszyscy państwo wzięliście udział. Zgłosiliście się do wyborów. Każdy na nowego prowadzącego jakby... Państwo tutaj napisali, zakorespondowali, tak? Na czacie. Każdy mógł oddać głos. Jezu, jak on długo mówi. I teraz... Uwaga, pan robi to, co pan miał, tak? Dobra, jeszcze raz. No nie, akurat się tak jakoś skleiło tutaj. Nie, już. Dobra, wygrałem ja. Także, czy każdy... Tak, okej. Okay. A, zaraz. Jedna ważna rzecz. Proszę, ja wiem, że ja wygrałem. Nieważne. To był drugi. Każdy z was dał hasz? Tak. No i dobrze. Także i tyle mieliście głosu swojego, tak? Kto z państwa... Są jakieś pytania? Czy mogłem pozdrowić mamę? Nie. Ktoś jeszcze? Szanowna mamo. Pozdrawiamy. Także, proszę państwa, no co zrobić? No jakby... Była próba. Ale okazuje się, że no, są pewne rzeczy, których nie da się poprawić, bo jak widzieliście, no jasno było widać, że jednak... Wynieśmy go. Że jednak jeden jest tylko wybór i nie trzeba też... Mogą być inne, ale nie trzeba też uważać, że te inne mają nam przysłonić ten. Więc gdybyście państwo, jeśli państwu się podobało, powiedzcie znajomym, których lubicie. Jeśli wam się... Nie. Jeśli wam się nie podobało, powiedzcie znajomym, których nie lubicie. To może spaść. Bardzo państwu dziękujemy. Obiecujemy, że za tydzień będzie klub komediowy. I w następnym tygodniu, i w następnym. Jeśli wam się podobało... Do szatni go. Naprawdę. Do sypu. Wszystko jest zgodnie z procedurami. Rzęsy z goździków zasuszone pąki, smak mają piekący prosto z Zanzibaru. Twoje rzęsy z kminku szare jerychonki kwitną raz do roku i więdną z Kataru. Kiedy raz cię zobaczy, mijając w zaułku,
włóczęga z torbą i w startych podeszwach. Wiedzieć będzie dokądkolwiek zmierzał, że bez ciebie więcej nigdzie nie zamieszka. Pójdzie do sprzedawcy, co zapach goździków sprzedaje na targach sproszkowany w henne. Za ostatnie szylingi kupi kilka gramów i z torby łyk słońca brać będzie codziennie, kiedy raz cię zobaczy, mijając w zaułku. Włóczęga z torbą i w startych podeszwach. Wiedzieć będzie dokądkolwiek zmierzał, że bez ciebie więcej nigdzie nie zamieszkam.